zamknięty i związany w jakimś dziwnym pudle! Napiszę wiadomość, wypuśćcie mnie! Wypuśćcie, jest na odwrót, nikt nie widzi! Dobra, powiedzcie nam, jakie są warunki tego, żeby stąd wyjść! Ernest, ty też tam jesteś? No tak, nie słyszysz? Ej, może jakoś się dostaniemy do siebie, rozwal ścianę! O, o! To jest niezniszczalny boks chyba! Pomyśl, jak się rozwiązać! Czekaj! Moja lina jest chyba... Próbuj rozepchać! O kurde, ej! Ja się nie mogę rozwiązać! Jestem cały splątany! Ernest, ja spróbuję się uwolnić! Jest! Mam jedną rękę i drugą! Jest! A ty? Rozwiązałem super i... O tak! Jeszcze tylko z siebie! Teraz tylko jesteśmy zamknięci w boksach, co dalej? Nie wiem! Halo, jest tam kto? Halo. Co mamy robić? Jak się stąd wydostać? Widzowie, może to zadziała, żebyście zostawili łapki w górę i subskrypcję. Wtedy może stąd wyjdziemy, albo ktoś tu przynajmniej przyjdzie! Moje drogie zabaweczki, haha! Dobrze się bawicie w tych boksach? Przestań! Nie, wypuść! Spokój to, tam! Po co się mieszczę? Jedyny Ernest jest spokojnie, chyba dostanie nagrodę, a ty się uspokój. Czas ja was rozpakować. Jestem załamany. Zacznijmy od Tricusa. To ma środku, pokaż. Co ty robisz? Rozpakowuję cię. Moja zabaweczka, pobawimy się trochę. Maciek, ja nie jestem zabawką. Jesteś moją zabawką. Mogę robić z tobą co chcę. Moja zabaweczka. Nie zostaw mnie, zostaw mnie, wolę. Daj to z powrotem. Nie. Będziemy pomocy. Pomożemy mojej drobnej zabaweczce się poczuć komfortowo w zamkniętym boksie, a właściwie już otwartym. Wolałem być zamknięty tutaj i nie mieć powietrza i powoli się dusić, niż to, żeby ten typ miał dostęp do mojego boksa. A teraz moja pluszata zabaweczka. Uwalniamy cię! Nie, nie ma szans, nie, ja tu wolę zostać jednak, no, ja tu wolę zostać. Może chwilę go zostawimy, namyśli się, jak przestanie oddychać w tym boksie. Jezu, wypuść, chcę tak, pracować. Chcesz powietrza? Tak. No to otwieraj tutaj! Już to! To nie było tego warte, wolałem być tu zamknięty na następne 24 godziny. O, siema stary, dobra. Czemu takiego traktujecie się, moje zabawki? Moje, tylko moje, wy się nie możecie bawić razem. Macie, zakręć go szybko, kręć go! I co teraz? Trzymaj! Masz! Udało się! Czy wy chcecie stąd wyjść? Tak. Czy my go źle związaliśmy? Łukasz, chyba to nic nie dało. Obróć się jeszcze trochę. Dobra. Nie, to nic nie powiedz nam, jakie jest to pierwsze zadanie i stąd wyjdźmy. Łukasz, to nic nie daje tej pułapki na niego. Pogarszacie sprawę, zostaniecie tutaj dłużej. I przestań mnie wiązać, zostaw mnie już. Zadaniem Jacka oraz Tricusa będzie zbudowanie jednej wielkiej rurki. Tutaj macie napoje przed sobą. Monsterki. Więc dupnijcie sobie monsterka jedną wielką rurką. Macie na to 2 minuty. O kurde. 2 minuty? To starajcie się szybko, moje zabaweczki, szybko. Ten człowiek jest ogólnie nienormalny. Ej, ale tego się nie będzie dało tak zrobić. My potrzebujemy jeszcze jakiejś taśmy klejącej albo coś, żeby to posklejać ze sobą, bo te rurki po prostu wchodzą w siebie, ale się nie trzymają kompletnie. Chociaż, a może te papierowe się złączą, bo one się zginają. A więc, żeby wam ułatwić zadanie, przekazuję wam taśmę, podzielcie się. O, dobra, dziękujemy. Dzięki. Ej, czekajcie, to jest tak ciężkie przecież, jak ja mam to trzymać i składać naraz? Ej, jeżeli mamy 2 minuty i ty masz taśmę, to co ja mam w tym czasie robić? A ty nie masz taśmy? Daj mi jeden długi kawałek tylko, ja sobie będę urywał po prostu. Stary. Dzięki. Szybko, bo chyba chcemy się czegoś napić po pierwsze, a po drugie musimy wykonać zadanie, żeby nas stąd wypuścił ten psychopata. A więc, żeby utrudnić wam zadanie, musicie skakać i klejać rurki. Ta, powodzenia! Na pewno. Dobra, niech będzie. Ja się słucham, nie chcę dostawać zderpa przez cały odcinek. Macie 30 sekund, kto pierwszy, ten lepszy. Ludzie, to jest najgłupszy challenge, jaki robiłem. A robiłem naprawdę dużo głupich challenge'y. Wyżej skacz, wyżej! Ja jestem gotowy. Dobra, ja też. Jak to zrobić? Czekam, aż się zaczniecie bawić i traficie do tego. Czekam, już chcę to zobaczyć. Szybciej, bo chcę się bawić. Jest, to się nie otworzył puszki. Jest, mam. Jak ty to zrobiłeś? Łukasz już pije. Bo to polega na tym, że kto pierwszy wypije, wygrywa ten challenge. A ja nadal nie mogę trafić nawet. Och, ale ciężko łyk wydobyć, a tam jest 50 łyków. Dało się chyba.
O, chodź tam, no wchodź tam bliżej. Patrzcie, jest! Zobaczymy, czy działa. Moje zabaweczki, udało się. Cudownie, cieszę się niezmiernie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli się pobawić ze swoim młodszym braciszkiem. Przyznam szczerze, tego się nie da wypić. Nie da się tego wypić. Ja tego nie robię. Nie wychodzę, mi jest tu dobrze. Wyrzuć. Przegrywasz. Ja też to nie gra. Jak możesz to robić? Nie wychodzimy stąd. Jak? Nie, tego nie będziemy się z tobą bawić, Maciek. To nie jest nasza. Maciek. A. Maciek się tylko z wami pobawić, przecież kupił was. To psychopata, przecież nas nie zamknął. Nie kupił, zamknął nas tutaj. Nie jesteśmy zabawkami. Jesteśmy. Przecież my byliśmy ludźmi. Zabawki, przestańcie! Przecież my w łóżkach byliśmy i normalnie nas tu przywiózł. Cisza, bo was zaraz wyłączę. No. Gdzie te guziki? Odwracaj się. Maciek, nie jesteśmy klonami stworzonymi przez Hagiwagi, żeby nas wyłączyć, jesteście, wiesz? Jesteście klonami moimi. Nie, Maciek, jesteśmy obydwaj dużo przystojniejsi. Maciek, chodź, nie smuć się. Chcecie zobaczyć, jak Tritsus i Jack bawią się ze mną. Haha, nie przytuliłem. Okej, jeszcze drugi, przytuliłem cię, tak. Masz, zostawiłem ci łyka. Nienormalny jest ogólnie. Musimy siedzieć w tym boksie, mimo że dawno byśmy mogli wyjść, ale za wysoko, żeby jakkolwiek nie przejść da się wyskoczyć, nie zrobić sobie krzywdy. A to jest niezniszczalny boks. No, ja nawet kolana tak nie podniosę wysoko, czyli jesteśmy naprawdę uwięzieni. I zdajemy się na jego łaskę, ty widziałeś, jak on się zachowuje, raz płacze, raz jest szczęśliwy. On nie umie powstrzymać własnych emocji, to dopiero bawić się swoimi zabawkami. A więc przygotowałem dla was kolejną zabawę. Musicie! Zielone, dasz mi jeść? Nie, nie zjecie nic, dopóki sobie nie zasłużycie. A więc przygotowałem dla was kolejne zabawę. O, jak się odbija. Musicie trafić właśnie tymi piłkami ping-pongowymi do kubeczków. Jeżeli traficie do czerwonego kubeczka, zostajecie oblani. Jeżeli traficie do zielonego, zostaje oblana druga osoba. Okej, to ja rzucam pierwszy. Łukasz, przygotuj się na oblanie. Bardzo cię lubię, ale ja nie chcę być oblany, serio. Nie! Kurde! Nie trafiłem w ogóle. Co się dzieje, jak nie trafię w ogóle? Oszukał grę! Co teraz? Ha! Wlewam cię wodą! Ha, ha, ha. W tej rundzie zostaniecie oblani monsterkiem. No nie, to się lepi cały Maciek. Nie, nie lepi się. Jest wspaniałą konsystencją, która ujędrnia skórę. To jest nieprawda, dobra. Łukasz, teraz ty rzucaj pierwszy. Łukasz? Ej, Łukasz to i poszedł, jak on się wydostał? A, gdzie jesteś? Tutaj, no. Rzucamy. Zielony. Czerwone. Jest! To sam, nie! Proszę, zielone. Jest! Łukasz dwa razy! Zostajesz oblany dwa razy! Raz monsterka, raz wodą! Nie ma guzika! Co się stało? Nie możesz nic zrobić! Wow. Nie gram w to! Chcę wyjść! Wreszcie się umyłeś, grubasie! Kolejnym waszym zadaniem będzie wylosowanie, ile kropel sosów na Hot Wingsie. Tak zwany hot shot! Powodzenia! W tym zdaniu nie było czasownika. 8! Co? Wylosowałeś 8 kropel? No. Ja wylosuję jedną. 11 chyba. Chyba 12. Proszę. Nie! 6. Dobra, i tak lepiej niż ty. A więc zabieram się do roboty i przygotowuję wam wasze Hot Wingsy. Przygotowałem wam wasze ulubione kurczaczki. Proszę, dla ciebie duży, bo jesteś pluszatym wielkim misiem. I tu jest 8 kropel. Uuuu! Aż mnie zcilino. Tak długo nie jedliśmy, a mamy teraz jeść tak ostre kurczaki. Szybciej! Mało czasu macie, chcę widzieć, a pali wam mordę. Ale ostre. O! No nie, to jest najostrzejszy tabasco świata, czy mi się zdaje. Dawno nie jedliśmy ostrego, to był zły pomysł. Przecież zabawki nie mają uczuć. Co wy, czujecie, że to jest ostre? Ty też nie masz uczuć, robiąc takie rzeczy dla nas. Jedz to, no już! Natychmiast, jedz to! Abym ci tyłek tego nie wsadził zaraz! Maciek, czasem zabawki mają więcej uczuć nawet niż prawdziwi ludzie. To ci chciałem tylko powiedzieć. Czyli ja? Udało mi się. Udało się. Wykonaliście zadanie, gratuluję wam. O nie, ta zabawka dostanie karę. Kolejne zadanie będzie zrobienie 10 pajacyków w tym oto boksie. Alarm! Alarm! Coś się pali! To chyba ty od tego ostrego sosu! Tyłek mi piecze! Jack, czemu nie robisz pajacyków? No już! 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10! Łajem! Pat!
cicho, przeprowadźcie, nowa zabawka! Co? Łagi! Jak to? O nie, zobaczcie! Musicie teraz się z nią też pobawić! Co on zrobił? Jak mógł go tutaj przynieść i skąd go zabrał? Skąd on ma Haki Łagi? Przecież to jest bardzo niebezpieczny potwór! To znaczy, że on jest naprawdę nienormalny, jest niebezpieczny. Dobrze, teraz posłuchajcie. Waszym zadaniem jest chwytanie Haki Łagiego na lasso! O kurde, to będzie ciężkie. A co, jak go przyciągniemy, to przecież on nas zje, Łukasz. Dlatego nie przyciągamy. Nikamy, teleportujemy się. Nie mamy takiej umiejętności. Patrzcie, mam lasso! Musicie schwytać Hagiego Łagiego! Jak go ktoś schwyta z was, będzie jedna osoba z was wolna, a druga będzie się bawić ze mną 24 godziny! Dobra, Łukasz, kto pierwszy? Papier, kamień, nożyce. Dobra. Trzy, cztery. Ja? No. Bo ja nie chcę. Hagiego. Dobra, ja go schwytam. A więc tak, na zmianę. Umiem go złapać bez żadnych problemów. O nie, Łukasz, nie udało się. Fajna ta twoja farma. Musiałeś dużo zwierząt łapać. Ja też. Uuu. Prawie, prawie. Uwaga, i Hagi Łagi, jesteś złapany. O nie. Nie, Hagi złapany. Jest! Yes! Ej, ale jakie ty miałeś kółko wielkie! Nikt nie mówił, jakie kółko możesz mieć! No nie, oszust! Oszust! To nie jest Hagi! Oszukałeś nas! Co jest? Widzisz to? Wypatruszyłem go! To nie jest prawdziwy Hagi! To nie jest, zobacz! Musimy stąd wyjść jak najszybciej teraz! Was też wypatroszę, moje zabaweczki! Ej, odkryliśmy jego... A Łukasz nie miał być wolny? Odkryliśmy jego mroczny sekret, czyli nigdy nas nie wypuści! Musimy sami się stąd wydostać! Tylko jak? Pomocy, ludzie! Pomocy! Uratujcie nas w komentarzach! Zjem was! Uratujcie nas w komentarzach! Błagam, napiszcie! Wolność dla Tritsusa i Jacka, błagam! Piszcie to, proszę, chcemy stąd wyjść! I widzimy się już jutro o 18:00! To by było na tyle, na razie! Trz.